Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym vlogiem, którego brakowało mi, jeśli chodzi o nagrywanie. Ogólnie brakowało mi nagrywania, bo trochę mnie tutaj nie było, ale już oficjalnie zaczęłam najdłuższe wakacje w moim życiu. Jestem po wszystkich maturach, zakończyłam już moją edukację, więc mogę się skupić w 100% na kanale, więc teraz startujemy. Mam nadzieję, że uda mi się popracować trochę nad regularnością i że będą się pojawiać na kanale 2-3 filmy w tygodniu. Za niedługo też planuję super wyjazd, na którym też chcę bardzo dużo nagrywać, także na to wszystko czekajcie. No i co? I dzisiaj, jeśli chodzi o to, co dzisiaj robimy, robimy dzisiaj taki luźny dzień, z racji, że wczoraj postanowiłyśmy z Martyną, że pojedziemy sobie na wycieczkę 1,5 godziny od Wrocławia. Wydaje mi się, że to jest gdzieś w okolicach Wałbrzycha i są to takie kolorowe jeziorka, które właśnie przez to, w jakim miejscu się znajdują, przez to, jak słońce na nie pada, są takie naprawdę różnokolorowe, także mam nadzieję, że uda nam się to zobaczyć. Zrobimy sobie pewnie tam może jakiś piknik, weźmiemy kocyk i uwaga, z nami jedzie też Lunka. Tutaj aktualnie się wygrzewa na słońcu, na moim łóżku, ale jedzie właśnie z nami. Także weźmiemy ją na wycieczkę, wydaje mi się, że wtedy będzie jeszcze bardziej wesoło. No, ale póki co Lunka śpi, także ja jeszcze idę zjeść jakieś śniadanie, później jedziemy po Martynę, no i później od razu do celu, pewnie, wydaje mi się, że będziemy musieli jeszcze zatankować, bo chyba nie mam za dużo paliwa. No, ale co? Cieszę się, zobaczcie jeszcze dzisiaj, jaka ładna pogoda się udała. Wczoraj była taka średnia, przedwczoraj też była taka średnia, w ogóle przedwczoraj biegałyśmy też w Survivor Race na 12 km z Martyną, także było naprawdę też bardzo fajnie i też z Kariną i dwoma takimi moimi koleżankami Julkami, także naprawdę fajnie się bawiłyśmy, ale ja aktualnie jest drugi dzień po jakby tym biegu, a ja mam dalej potężne zakwasy na rękach, na nogach, także dzisiaj pewnie zrobimy sobie jeszcze trochę spaceru, bo tam się trochę chodzi po tych kolorowych jeziorkach, to już w ogóle chyba jutro nie wstanę. No, ale zobaczymy. Także jeżeli takie vlogi Wam się spodobają, pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę oraz żeby subskrybować kanał. A my lecimy. Jesteśmy ready i wychodzimy. W ogóle całe szczęście, że jakiś czas temu właśnie cały dzień padało, bo mój samochód się umył. A tak to powiem Wam, że ja mieszkam tutaj na wsi i ja jeszcze mam do dupy z racji, że ja mieszkam jakby, bo w garażu stoją dwa samochody. Przed bramą stoi mojego brata samochód, a ja stoję jakby za bramą, czyli od tej zewnętrznej strony. I tutaj ten, my jako jedyna ulica tutaj dookoła nas, nie mamy wylanego asfaltu i przez to u mnie się tak kurzy masakrycznie. I tak mam trochę uwalony ten samochód, ale na pewno no nie jest tak źle, jak miałam jakieś dziełam na matury. Co do co był dramat. Dobra, Lunka, chodź, jedziemy. Bo Martyna na nas czeka. Chodź, chodź, chodź. Luna! Luna! A czy ty masz zgodę na wycieczkę? Bez zgody nie można, nie bierzemy bez zgody. Zostało nam jakieś 40 minut drogi, ale w ogóle zboczyłyśmy z trasy. Z racji, że wczoraj jak sprawdzałyśmy, to pokazywało nam, że będziemy jechać 1,5 godziny przez autostradę, tak? Głównie przez autostradę. A dzisiaj sprawdzałyśmy i okazało się, że jest jakiś wielki korek na autostradzie i pokazywało nam 2,5 godziny, więc trasa poprowadziła nas szybciej i jedziemy tylko godzinę 40 na szczęście. Znaczy tylko i aż, bo w sumie dojechałybyśmy autostradą szybciej niż godzinę 30, ale no teraz mamy godzinę 40, tylko że jedziemy takimi wiochami różnymi, że no wiecie, jest bardzo duże ograniczenie prędkości i tak dalej, więc tutaj można jechać tak niekiedy 50, niekiedy 90, więc to na pewno nie jest tak szybko jak po autostradzie, ale zostało nam właśnie 40 minut drogi. Lunka tutaj living her best life. No, a ja czekam na Martynę, bo zahaczyłyśmy o Pepko z racji, że Martyna ubrała się na czarno, a Lunka troszkę mocno się leni i jest cała po prostu w kłakach, zresztą tak samo jak mój fotel. Także poszła Martyna szybko kupić rolkę do ubrania, żebyśmy nie były takie całe. Ja na szczęście jestem ubrana dość jasno, no ale i tak przyda się rolka. Lecimy jeszcze trochę, mi się trochę sikać chce. Chyba nie ma jakiejś żadnej toalety. O Jezu, Luna, nie depcz po mnie tak bardzo. Chyba. O, Martyna idzie, po prostu z rolkami. Mam. Yeah. Moi drodzy, dojechaliśmy, jesteśmy już właśnie, zapłaciliśmy za parking. I o dziwo, parking tutaj naprawdę nie jest drogi, bo tylko 10 zł zapłaciliśmy za cały dzień, a to jest naprawdę spoko. No.
Jesteśmy... Woda mi się rozlała, ale to tak. Mogę wziąć moją butelkę, bo ja nie przecieka. No, Lunka też tutaj z nami jest. Idziemy właśnie, ruszamy już powoli. Ja się czuję jak na wycieczce szkolnej. Zresztą no. Wyglądam, jakbym była na wycieczce. Wika tej zaraz. Uwaga, jest czapka, plecaczek, pyk. Pani wychowawczyni byłaby ze mnie dumna, bo nigdy no. Nie brałam czapek, a teraz wzięłam. A co, zawsze mówiła? No zawsze mówili, żeby brać czapki z Daszkiem na wycieczki, tak? Żeby się nie spalić od słońca. Ja nigdy nie brałam. Ja też nie. Idziemy. Let's go. Dziura. Ona to najodważniejsza. Ło, idziemy. O, ale zarąbiście stąd to wygląda, nie? No. Brudna. Tamto wcześniejsze jeziorko, które wam pokazywałyśmy, miało taki kolor przez rozpuszczony tam wab i siarkę. Uwaga, to jest program edukacyjny Wiktorii Łąckiej. Wiktoria Łącka uczy i bawi. No w sumie po kierunku z geografią no, rozszerzoną. Dokładnie. Także tam mamy tablicę na górze, więc musimy wejść i zobaczyć i dowiedzieć się, jakie minerały są rozpuszczone w tej wodzie. Dokładnie tak. Tak. Idziemy się dowiedzieć. To jeziorko, które nie mylnie nazwałyśmy je czerwonym, z racji, że ono jest purpurowe, zostało zabarwione przez minerał piryt, który kiedyś był uznawany za złoto głupców. Bo wygląda jak złoto prawdziwe. Tak. Nazwa piryt pochodzi od greckiego słowa pyr, czyli ogień. Wow! Nasze rozszerzenie do czegoś zobowiązuje. Tego jeziorka droga była definitywnie najcięższa. I uwaga, kolor tej wody zawdzięczany jest glonom. Moi drodzy, mamy piknik. Kupiłyśmy winogronko, zjadłyśmy jeszcze po brzoskwinie. Mamy sok pomarańczowy, biszkopty, chrupki. Mieliśmy amenemsy. Jemy. A później będziemy robić foty, ale zaszło słońce już trochę. I ogólnie teraz już chillujemy, bo to chyba wszystkie już praktycznie jeziorka, które zobaczyłyśmy. Albo jeszcze jedno zostało? No i zielone chyba jeszcze zostało, czy coś takiego. Ja jestem team sok pomarańczowy. Ktoś mi kiedyś powie, nie ufam ludziom, którzy wolą sok jabłkowy od soku pomarańczowego. Nie, nigdy. To jest Luna. Pies myśliwski, tak? Ciekawe. Tutaj, pod spodem, tu. Tutaj, chodź tu. Jeszcze o nóżkę od stołu. Tu. Tutaj. Teraz tu, pod spodem. Pod spodem, za drzewo. I teraz tu wracaj. Tu, chodź. Tu wracaj. Tu. Chodź. I tutaj masz wodę, no i wolność. Jesteśmy już we Wrocławiu. Ej, dużo szybciej wracałyśmy niż jechałyśmy, mam wrażenie, nie? Serio, bo jeszcze wracałyśmy już... O, Lunka. Przez całą drogę w ogóle spała jak zabita. Chyba się ostro zmęczyła na tym spacerku. No, ale ogólnie jechałyśmy bardzo szybko. W sensie bardzo szybko dojechałyśmy, o tak. Bo nie było już korku na autostradzie, więc mogłyśmy na nią wjechać. Także nice. I teraz jesteśmy pod Makiem. Bo stwierdziliśmy, że przyjdziemy jeszcze na McFlurry. I wracamy do domku, jest w sumie 18, więc myślałam, że ogólnie wrócimy później. No, o, powtórz! Że Wika bardzo dobrze jeździ. Dziękuję bardzo. Jak faceci. Zrobiłam progres. Jak faceci robią fotkę, tak o. Dzień dobry moi drodzy, mamy kolejny dzień, a ja wczoraj zapomniałam dograć zakończenia. Dzisiaj wstałam, wykąpałam się, umyłam głowę, zjadłam śniadanie i za niedługo będę wychodzić z racji, że jadę spotkać się z Kariną. Wieczorem też mam zajęcia z rurki, także kilka rzeczy do dzisiaj mam do zrobienia, ale chciałam się z wami pożegnać i no co prawda nie nagrywałyśmy jakoś strasznie dużo, ale wydaje mi się, że i tak fajnie było to pokazać, bo naprawdę jeśli chodzi o kolorowe jeziorka, to bardzo serdecznie polecam, można sobie tam pojechać na spacer. Jak już też będzie jakoś tak bardziej cieplej, bo w pewnym momencie tam przez to, że to jest w lesie, zrobiło się chłodno nam, ale ogólnie było naprawdę bardzo fajnie, polecam. Jeziorka naprawdę wyglądają prześlicznie. Na moim Instagramie oczywiście znajdziecie zdjęcia z tamtego miejsca, także zapraszam bardzo serdecznie. Chciałybyśmy też z Martyną jeździć w różne miejsca na kilka godzin, na kilka dni i pokazywać właśnie jakieś najlepsze atrakcje, jeśli chodzi o miasta w Polsce, jak pojechać, co zobaczyć i tak dalej. Coś w stylu, co nagrywa Werka Wersow, tylko że my byśmy zrobiły to trochę inaczej, byłyby to też filmiki bez cenzury, zabieralibyśmy was na jakieś imprezy, także dajcie znać, co o tym sądzicie. No, a ja już lecę, także widzimy się już niedługo, do zobaczenia i cześć!